Siemanko mordeczki, witam was tym trochę innym wstępem, tym trochę nieoczekiwanym wstępem, bo dzisiaj mamy te oto batoniki ukraińskie firmy Roshen, a tutaj Kifnes i Andri. No właśnie, Andri Kływniczuk chyba. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. No i co? I zaczynamy szamatest tych oto batonów, batoników czekoladowych marki Roshen. Tutaj mamy Caramel, Dark Chocolate to jest brandy, a Milk Chocolate to jest creme brulee. Jedziemy z tematem. Okej, mordeczki, no i jestem ja. Mam na przepojkę taką oto herbatę, tutaj mam w kubku Sensi Hemp, oczywiście niesłodzona. To przy okazji będzie też test tej herbaty Sir Adalbert's Tea Black Tropical. No, ale zaczniemy od prawdopodobnie najsłodszego. Bum. Creme brulee. Okej, trochę zmiana aranżacji. Jak widzicie, mój Pikachu teraz w czapce i z biało-czerwonym szalikiem. No to cóż, próbujemy. W ogóle ja te batoniki najczęściej kupuję w osiedlowym sklepie ABC, ale wiem, że są w Kauflandzie też dostępne. Nie zawsze, ale często są. No i cóż, próbujemy po jednej kosteczce, żeby się nie przesłodzić. Niestety tutaj, jak widzicie, niektóre się przyklejają. Także trzeba uważać oczywiście, żeby nie oderwać papierka. Chyba że ktoś lubi z papierkiem, to wtedy można jak najbardziej. No, i już idealnie poczułem smak. Jest naprawdę bardzo słodkie, wręcz ulepek. Bez popijki, bez popitki nie polecam. Sama herbata bardzo dobra. Czuć smak właśnie owoców tropikalnych. No, nie jestem pewny, jakie je dokładnie. Adalbert's, Sir Adalbert's to jest marka między innymi sprzedawana w Biedronkach. Ja akurat bardzo lubię te herbaty. Oczywiście jak widzicie kubek Sensi Hemp. Jest akurat taki, krem jest dość mleczny. Czekolada mleczna też. I to powoduje po prostu taki ulepek, że samo mi ciężko wchodzi. Po prostu jest trochę za słodkie. Teraz pora na karmel. Mój drugi ulubiony, bo ulubiony jest oczywiście ten. Jedziemy z tematem. Bum. Ok. Spróbuję kolejnego. Oczywiście nie zjem każdego batonika w całości. To by było fizycznie niemożliwe, bo po prostu by mnie zemdliło. Jest wyczuwalny zapach karmelu. Już nie raz, nie dwa jadłem i postanowiłem nagrać w końcu recenzję. Jest to czekolada mleczna właśnie.
Tutaj jest też mleczna czekolada i karmel. Czekolada to jest właśnie nadal mleczna, na dzienie wyczuwalna właśnie karmelowość, nie jest to słony karmel, bo wiem, że niektórzy nie lubią, to jest klasyczny słodki karmel i właśnie taka wyraźna właśnie karmelowość, naprawdę intensywny jest, ale nie przesadzony smak. Kolejna popita, bo bez tego nie wejdzie. Kolejny, mój ulubiony, Russian Dark Chocolate. Dark Chocolate, czyli czekolada deserowa. Deserówka z nadzieniem brandy. Tak jest, kakaowo brandy. Całego składu nie ma sensu czytać, bo to nie jest bardzo zdrowe. Ale próbujemy. Bom. I proszę bardzo, mój ulubiony smak Roszana. Dark Chocolate Brandy. Jest naprawdę bardzo fajne to nadzienie. Zaraz wam pokażę w przekroju, a raczej w przegryzie. Oj. Mały fuck up, ale udało się. Jakoś przegryzłem. No i co? Naprawdę bardzo fajne, nie czuć alkoholu. Nie wiem, czy to ma właśnie alkohol w sobie. Ale wiecie co? Smak alkoholu nie jest wyczuwalny. Ja jednak bym nie prowadził, nie próbowałbym prowadzić samochodu ani motocykla, o ile bym umiał. Pojazdów nie prowadził po zjedzeniu właśnie tego batonika, no bo można coś wydmuchać. I tak. Ten oceniam na 4 z minusem. No wiecie, trochę za słodki, trochę ulepek, czekolada dobra. 4 na 6. Na 6, pamiętajcie, u mnie nie ma do 10, tylko na 6. Z minusem. Karmel. 4. Naprawdę mocna 4 z plusem, po prostu nadal to jest bardzo słodkie, ale ten smak kremu to rekompensuje. Oczywiście polecam z dobrą herbatką Adalbert na przykład, której to daje 6 na 6, po prostu wyśmienita. A to nie jest za słodkie, nie zakleja, nie zamula, ale do perfekcji brakuje troszeczkę. 5 z plusem. Naprawdę polecam i uwielbiam. Patrzcie na ten krem. Przepyszny. Thank you.
Także mordeczki. Najbardziej polecam ten. Ale pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo subiektywna recenzja. To jest po prostu mój smak. Spróbujcie sobie każdego. Wybierzcie ulubiony. I szczerze polecam wam Rosheny, te batoniki. Są po prostu bardzo dobre. A ten jest genialny. Sława Polsce! Sława Ukrainie! Trzymajcie się, mordeczki, wielkie pozdro. I żółwik! Boom!